Cześć, czołem, dzisiaj testujemy zegarek na każdą rękę. Zegarek jest na każdą rękę. No, bo nikt nie będzie go nosił na nodze, prawda? W tym stwierdzeniu jednak bardziej chodzi o cenę urządzenia. Jak dobrze wiadomo, inteligentne zegarki są cholernie drogie, więc warto poszukać czegoś w niższej cenie. Ja znalazłem. Przed wami Overmax Touch. No. Bondem to nie będę. Moje pierwsze wrażenia związane z tym zegarkiem to dosyć spore déjà vu. Po testach Samsunga Gear 2 cały czas mam w pamięci wygląd tego urządzenia. Gdy w moje ręce trafił Overmax Touch, to od samego początku wiedziałem, że to już było w moich rękach, a dokładnie na nadgarstku. Niestety producent bardzo mocno wzorował się na koreańskiej firmie, przez co design nie jest niczym oryginalnym, niepowtarzalnym. Co prawda Moto 360 to nie jest, ale mimo wszystko widziałem dużo brzydsze inteligentne gadżety. Kupując tanie zegarki, można się martwić o ich słabe wykonanie i nie bez kozery Apple Watch kosztuje przeszło 2,5 tysiąca złotych. No dobra, to jest zły przykład, bo ten smartwatch to synonim przerostu formy nad treścią. Overmax Touch może pochwalić się zaskakująco dobrymi materiałami. Koperta jest wykonana z metalu, reszta komponentów jest stworzona z plastiku albo gumy. Ogólne wrażenia są bardzo dobre, bo szczerze mówiąc po zdjęciach nie spodziewałem się, delikatnie mówiąc, szału albo choćby przeciętnego wykonania. Mój błąd, bo Overmax Touch jest zegarkiem solidnie wykonanym i w przyszłości nie powinien łapać zarysowań. Bardzo ważnym aspektem takiej biżuterii jest wygoda. Nie jestem zwolennikiem materiałowych czy skórzanych pasków, bo po pierwsze nie wygląda to szczególnie ładnie, to akurat moje zdanie, i nigdy nie było dla mnie to wygodne rozwiązanie. Pewnie dlatego, że dopiero teraz testuję tego smartwatcha. Momentami zupełnie zapominam, że coś na moim nadgarstku jest przyczepione. Niemały wpływ na to mają wyżłobienie na wewnętrznej stronie paska. Pozwala to odprowadzać powietrze, zegarek oddycha oraz lepiej dopasowuje się urządzenie do naszej ręki. Świetny pomysł. Ciekawą kwestią pozostaje jeszcze faktura rzemyka. Chropowate wytłoczenia nie dają odczucia kitu, a samo urządzenie od razu prezentuje się dużo lepiej. Wykonanie na duży plus. Przed ekranem spójrzmy szybko na obudowę. Na lewej krawędzi znajdziemy włącznik, który jest dobrze wyczuwalny pod palcem i z adekwatnym skokiem. Nie wystaje mocno poza obudowę, przez co nie będziemy nim haczyć o ubrania czy mankiety koszuli. To jest niezwykle ważne, bo znajduje się po wewnętrznej stronie nadgarstka. Obok niego umieszczono poza ślepką port micro USB. U góry znajdziemy wręcz szpiegowską kamerkę o rozdzielczości 0,3 megapiksela lub 1,3 megapiksela, bo podawane są dwie rozdzielczości w różnych specyfikacjach. Dolna część zegarka, właściwie wewnętrzna, skrywa jakże ciekawe rozwiązanie. Patrzymy, przyglądamy się, ni choinka, nic ciekawego nie widać. A gdy spojrzymy na małą lukę, w którą należy włożyć przykładowo pensetę, to zacznie się bardzo ciekawa zabawa. Rozrywka polega na zdemontowaniu klapki. Gwarantuję wam, że szybko to nie nastąpi. Trzeba na nią znaleźć patent, ale to i dobrze, bo świadczy to o trwałości i dobrym spasowaniu elementów. Gdyż uda nam się ta sztuka, to ujrzymy przytwierdzony akumulator do klapki o pojemności 380 mAh. Pojemność bez szału, ale przy mojej Moto 360 Overmax Touch wytrzymuje nieporównywalnie dłużej. 3-4 dni na jednym ładowaniu to właściwie dla zegarków czas czuwania, a nie codzienne podłączenie urządzenia na wieczór do sieci. Za to ogromna pochwała, bo czasami w podróży, gdy telefon nam się rozładuje, wystarczy przyłożyć kartę do zegarka i nadal możemy SMS-ować i rozmawiać. Jest to bardzo cenne wyjście awaryjne z trudnej sytuacji. Na co dzień z tych funkcji komunikacyjnych nie korzystam, bo jakość rozmów jest raczej słaba, a pisanie na ekranie zegarka przy moich dużych dłoniach nie jest najlepszym rozwiązaniem. Pod baterią znajdziemy slot na karty microSD i microSIM. Czas powiedzieć sobie o ekranie. Jest to matryca o przekątnej 1,54 cala o rozdzielczości 240x240 pikseli, a więc jest to kwadratowy wyświetlacz. Takie parametry dają zagęszczenie pikseli na poziomie 220 ppi, co jest jak na to urządzenie dobrym parametrem. W zegarka nie spotkałem się jeszcze, aby display był oszałamiający. Odwzorowanie kolorów w testowanym egzemplarzu jest dobre, kontrast również jest przyzwoity, o ile patrzymy idealnie prosto na wyświetlacz. Już pod niewielkimi kątami barwy tracą na jakości, pojawia się efekt negatywu, co ładne i praktyczne nie jest. Całe szczęście, że na ogół mając zegarek na nadgarstku, nie wykrzywiamy go albo nie układamy w nienaturalny sposób. Chyba że chcemy być jak chytra baba z Radomia i zamierzamy wykraść coś ze stołu, to inna sprawa. Wychodząc na dwór również specjalnie szczęśliwi nie będziemy. Ekran nie grzeszy jasnością, przez co w wakacje będziemy zmuszeni do generowania cienia przed odczytaniem godziny z zegarka. Mimo możliwości regulacji podświetlenia w ustawieniach, ten aspekt znacząco się nie zmienia i w grę wchodzi maksymalna iluminacja.
Dużym zaskoczeniem dla mnie była reakcja na dotyk. Nieraz miałem kontakt z bardzo tanimi smartwatchami, w których aby wprowadzić komendę za pomocą wyświetlacza, trzeba było przyłożyć do tego niemałe siły. W tym przypadku jest zupełnie inaczej. Wyświetlacz reaguje na dotyk perfekcyjnie i nawet wpisywanie tekstu z małej klawiatury jest stosunkowo wygodne dla osób z mniejszymi dłońmi i faktycznie można pracować na takiej matrycy, za co ogromny plus. Fajnym gratisem są folie na ekran. Jedna fabrycznie przyklejona na ekranie, a druga czekająca na nas w pudełku. Mały gadżet, więc trzeba było gdzieś upchnąć również podzespoły. Producent postawił na procesor jednorodzeniowy od MediaTek o taktowaniu 533 MHz. Dochodzi do tego 64 MB pamięci RAM i 128 MB pamięci wbudowanej. Oglądając moje testy smartfonów możecie pomyśleć: ola boga, co to kurde jest? Pamiętajcie, to jest zegarek z telefonem, więc i zapotrzebowania są zgoła inne. Telefon z zadań wydajnościowych wywiązuje się bardzo dobrze, o czym już zaraz. Aby połączyć telefon z zegarkiem, należy pobrać specjalną aplikację WooPartner, która z moim Galaxy Note 3 nie współpracuje za dobrze i dlatego można posiłkować się inną aplikacją, Bluetooth Notifier. Testowany model działa pod kontrolą systemu Overmax Touch. Nazwa dosyć banalna, a zarazem zaskakująca. Jest to najważniejszy punkt tej recenzji, więc skupił się na funkcjonalnościach tego urządzenia. Na początek muszę powiedzieć, że w przeciwieństwie do dużo droższego Android Wear, system tego zegarka nie przyciął się podczas testów ani razu, nie wyskoczył żaden błąd, ani jakakolwiek zwiecha, za co olbrzymie brawa. Niestety dużym problemem jest źle spolszone menu, co pokażę wam na jednym dosyć jednoznacznie brzmiącym przykładzie budzika. Można ustawić aktywność budzika na dni, codziennie i kiedyś, gdzie kiedyś oznacza dzisiaj. Jest sporo tego typu niedociągnięć, co może trochę boleć. Po wybudzeniu zegarka pokazuje nam się tarcza, którą możemy zmienić dotykając środka ekranu, a przyciągając palc w kierunku krawędzi odblokowujemy urządzenie. Początkowo widzimy ekran główny z zegarynką, skrótem do telefonu oraz książką kontaktów. Dotykając przycisk narzędzia przechodzimy do szybkich widgetów, w których znajdziemy odtwarzacz MP3, budzik i ulubione kontakty. Dalsza część menu skrywa skrzynkę z SMS-ami, centrum połączeń, opcje Bluetooth, dosyć szerokie ustawienia, w których znajdziemy podstawowe opcje takie jak zmiana języka, ustawienia łączności, zabezpieczeń, więc nie jest to nic frapującego. Interfejs można delikatnie zmodyfikować, wybierając jeden z trzech motywów oraz dobrać efekt przejścia pulpitów. Do dyspozycji użytkownika znalazło się kilka ciekawych opcji, krokomierz, który dosyć celnie liczy nasze kroki, czy choćby monitor snów. Postanowiłem spędzić noc z tym zegarkiem, ale oczywiście w charakterze testowym. Spanie z czymś na ręce nie jest specjalnie wygodne, ale przemęczyłem się, żeby rano dowiedzieć się, że jakość mojego snu była średnia i koniec informacji o mojej nocy, więc to narzędzie jest raczej bezużyteczne. Na pokładzie zegarka znajdziemy również odtwarzacz MP3. Niestety po wrzuceniu piosenek do pamięci Toucha nie są one wyświetlane, więc jesteśmy skazani na odtwarzanie muzyki z naszego telefonu przez Bluetooth, chyba że wrzucimy nasze piosenki na kartę SD. Jakość jest całkiem niezła, bo nie spodziewałem się, że może być aż tak dobrze. Powiedzmy sobie coś o aparacie. Tak niewielka rozdzielczość nie jest skazana do dalszego przeglądania fotek na komputerze, bo są to prawie ikony, jednak na zegarku wyglądają całkiem nieźle. Jeżeli chcecie zrobić swoim znajomym zdjęcie pokryjomu lub potrzeba jest uwiecznić coś w dyskretny sposób, to wystarczy wyłączyć w ustawieniach dźwięk migawki i można pstrygać foty do bólu. Co ciekawe, ustawienia fotografii są bardzo bogate, znajdziemy tu możliwość zmiany balansu bieli, trybu scenerii, więc mały szok. Identycznie jest z filmowaniem, jakość jedynie zegarkowa i bogate ustawienia. Dla szpiegów z niewypchanym portfelem nie lada gratka. Interesująco prezentuje się przeglądarka internetowa. Drogie uczennice i uczniowie, nie muszę wam chyba mówić, jak to kreatywnie wykorzystać. Prędkość renderowania stron nie jest powalająca, ale spokojnie można wyszukać odpowiednie informacje bez wyjmowania telefonu z kieszeni. Najgorszym punktem przeglądania sieci jest wpisywanie stron na mojej klawiaturze, ale powiem wam, że z czasem przyzwyczaiłem się do tego rozwiązania. Podsumowując, Overmax Touch jest bardzo ciekawą propozycją dla osób, które chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę z inteligentnymi zegarkami. Na duży plus zasługuje obecność modułu GSM i slotu na karty pamięci, dzięki czemu czasami możemy zupełnie zapomnieć o noszeniu smartfona w kieszeni. Kosztem niskiej ceny ekran siłą rzeczy nie jest najwyższych lotów, a niektóre funkcje mogłyby być bardziej dopracowane. Mimo tego Overmax Touch otrzymuje moją rekomendację, bo chcąc wydać 300 zł na zegarek z funkcją telefonu, ciężko będzie znaleźć w tej cenie podobnego kandydata. To tyle z mojej strony, dziękuję wam za dotrwanie do końca. W tym miejscu czas na szybkie ogłoszenia. Pierwsze z nich to zaproszenie na mojego Facebooka, gdzie możecie zadawać mi pytania i być na bieżąco z nowymi materiałami. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego odcinka i do odwiedzania mojego bloga mobileo.net. Znajdziecie tam recenzję tekstową urządzenia, pod które możecie spodziewać się odpowiedzi na każde, nawet najgłupsze pytanie. Warto tam zaglądać. Jeżeli szukacie najlepszej oferty cenowej, to oczywiście umieszczam link do porównywarki cenowej,
Po co przepłacać, skoro można kupić taniej? Tyczy się to również ofert operatorów, miksów abonamentów i tym podobne. Na moim blogu udostępniam narzędzie, dzięki któremu znajdziecie idealną ofertę GSM do własnych potrzeb. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Dzięki jeszcze raz i do następnego. Cześć!